Cześć, nazywam się Robert Marchel i na co dzień doradzam na temat relacji damsko-męskich, o tym jak naprawić związek, albo jak odzyskać byłą partnerkę czy byłego partnera. I takie częste pytanie, które pada, które często zadajecie mi podczas konsultacji, brzmi, czy wspominanie dobrych chwil, przypominanie jakiegoś dobrego wyjazdu, tych najlepszych momentów z naszego związku pomaga w odzyskaniu byłego partnera czy byłej partnerki, czy może nie do końca? I dzisiaj na to pytanie odpowiem w tym krótkim filmie. Jeśli bardzo zależy Ci na tym, żeby odzyskać swojego partnera czy partnerkę po rozstaniu, to pewnie chcąc, nie chcąc, sam poświęcasz trochę czasu na wspominanie tych najlepszych chwil, które wspólnie spędziliście. Pewnie masz też wrażenie, że wracanie do nich w rozmowie pobudzi u drugiej strony te same emocje, które Ty czujesz. Czy tak faktycznie jest? W zasadzie tak, ale niestety wspominanie dobrych chwil ma też ciemną stronę. Z jednej strony takie przywołanie starych obrazów z czasów, kiedy było między Wami najlepiej, może być bardzo silnym impulsem emocjonalnym do tego, żeby dać Ci jeszcze jedną szansę lub co najmniej spowodować, że druga osoba sama zacznie o tym więcej myśleć. Jednak z drugiej strony, wspominając te najlepsze chwile, pokazujesz, że Ty cały czas myślisz o swoim ex, a skoro sam masz te chwile w swojej głowie, to pewnie ciągle coś czujesz i chcesz wrócić. A więc nie jesteś wyzwaniem. Być może połączenie faktów wspominania tego, co było dobre, z okazywaniem zainteresowania nie jest aż tak oczywiste na pierwszy rzut oka, ale jednak podświadomość tej drugiej osoby cały czas czuwa i ten fakt najprawdopodobniej nie zostanie niezauważony. Czyli w takim razie w ogóle nie można wspominać dobrych chwil w rozmowie z ex? Czasami można. Spokojnie możesz sobie na to pozwolić i zarazić tymi obrazami drugą osobę, ale tylko wtedy, jeśli sam już widzisz bardzo dużo zainteresowania z jej strony. Jeśli mimo zerwania jesteście znowu już bardzo blisko i wasz kontakt bardzo mocno się poprawił. Tylko w takim wypadku takie tematy bardzo dobrze będą się sprawdzały. Oczywiście to też jest świetny sposób na wzmocnienie związku, który jeszcze się nie rozpadł, tylko przeżywa jakiś kryzys. Natomiast zdecydowanie nie powinieneś wspominać tych dobrych chwil w sytuacji, kiedy druga osoba jest nadal dość mocno zdystansowana, albo nawet wtedy, kiedy jeszcze nie wiesz, jakie ona ma do Ciebie nastawienie. Na przykład, jeśli jest to Wasze pierwsze spotkanie po rozstaniu. W ten sposób niestety bardzo szybko możesz się odsłonić i za wcześnie pokazać za dużo zainteresowania. A to zamiast wpłynąć na emocje tak, jakbyś sobie tego życzył, może zapalić lampkę ostrzegawczą w umyśle tej osoby pod tytułem: oho, jednak cały czas myśli. A to może być duży krok wstecz w Waszej relacji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy warto odzyskać swoją byłą partnerkę albo byłego partnera, czy może lepiej dać sobie spokój, rozwiąż zupełnie bezpłatny test szans na odzyskanie ex na stronie jakzdobywać.pl. Do następnego razu. Robert Marchel.